A ja przychodzę do was z raportem i chcę wam trochę popowiadać o tym, co widzimy jako perspektywa prorocza, na co powinniśmy zwrócić uwagę w tym momencie, co jest dla nas ważne. I zacznę od tego, że kończymy już ten okres poznawania, przeżywania, doświadczania w sposób bardzo osobisty, głęboki łaski. To już jest końcóweczka czasu. Artur o tym dzisiaj już wspomniał. To są ostatnie tygodnie, które nam zostały w tym momencie. To jest ostatni etap przeżywania tego czasu duchowego. Będziemy wchodzili w nowy czas. Ja wam o nim trochę opowiem, ale na razie powiem wam o miejscu, w którym aktualnie jesteśmy. Bo to jest bardzo ważny moment. To jest czas sprzątania. To jest czas porządków. Porządków w naszych duszach. Dogłębnego sprzątania tego wszystkiego, co do tej pory jeszcze nie zostało posprzątane. Nieraz o tym mówiliśmy i naprawdę, słuchajcie, kończy się już ten czas. Naprawdę to nie są przelewki. Od tego, czy wykonacie prace porządkowe, zależy, w jakim stanie wejdziecie w nowy czas i na ile skorzystacie z nowego czasu. Każdy z duchowych czasów jest obwarowany pewnymi warunkami, które trzeba zrealizować i spełnić, aby w pełni skorzystać. To jest na takiej zasadzie, że przechodzimy z czasu w czas na zasadzie kolejnego kroku do przodu, kolejnego pięterka. Jeden czas jest konsekwencją kolejnego. One są ze sobą powiązane. To nie jest na zasadzie zrobię cokolwiek, jakkolwiek. To jest bardzo istotne, abyśmy wykorzystali ten moment, który jest przed nami, ponieważ on jest kluczowy, jeżeli chodzi o dalsze nasze działania. Nie możemy tego pominąć na zasadzie, to nie jest istotne, to jest bardzo, bardzo ważne. I tak jak wspomniałam, to jest czas robienia porządków ze swoją duszą. Patrzcie, zanim weszliśmy w ten czas duchowy łaski, byliśmy wcześniej jeszcze w okresie pokuty. Może pamiętacie? Mówiliśmy wtedy jako perspektywa prorocza bardzo dużo na temat tego, że potrzebujemy uporządkować nasze dusze, że musimy wyjść z systemu iluzji, że musimy nazwać rzeczy po imieniu w prawdzie, że musimy skonfrontować się z tą prawdą o nas samych, bardzo bolesną i trudną prawdą, że musimy zamknąć pewne stare drzwi, że musimy wyrzeć się pewnego grzechu, że musimy spokutować. O tym była mowa i w nauczaniach, i w rozmowach duszpasterskich. Jako perspektywa prorocza cały czas przynosiliśmy takie informacje i stymulowaliśmy do tego, abyście wykonywali te kroki w odwadze, w wierze z Duchem Świętym. Pamiętacie to zapewne. Wielu z was nie wykonało tej pracy. W związku z tym, dzięki temu, że Bóg jest Bogiem łaski, po raz kolejny teraz mamy tą możliwość, aby dokończyć te prace, które nie zostały wykonane. W okresie łaski mamy tą Bożą możliwość, aby raz jeszcze zajrzeć w te wszystkie zakamarki duszy, które nie zostały do tej pory ruszone. Dlatego po raz kolejny mamy możliwość sprzątania. Okres pokuty, czyli sprzątania, generalnie zakończył się hen temu. Ale z uwagi na potrzebę naszych dusz, z uwagi na to, w jakim jesteśmy miejscu, raz jeszcze otwiera się pewna duchowa przestrzeń, aby wejść w te miejsca. I my jako perspektywa prorocza zobaczyliśmy to jako zejście do piwnicy. Zobaczcie, piwnica jest takim miejscem, którego się nie lubi. Jest tam ciemno, jest ograniczony przepływ światła. Trzeba zejść w dół. Tam jest wilgotno, tam jest robactwo, tam są pająki. Piwnica jest miejscem składowania czego? Zazwyczaj niepotrzebnych już nam rzeczy, taka prawda. To jest graciarnia. To jest miejsce, gdzie gromadzi się rzeczy, które są stare, które są niepotrzebne, które są na kiedyś tam, a w realu właściwie nigdy tam nie schodzicie po te rzeczy. Zgadza się? To jest taki składzik i to jest obraz dusz wielu z was. Jest to miejsce nagromadzonych starych rzeczy, o których Artur mówił. To jest miejsce, gdzie są rzeczy, które są już niekompletne, które są połamane, które trzeba wyeliminować, ale co? Trzeba najpierw tam zejść. Trzeba wejść tam z Bożym światłem. Tam jest ciemność. Musisz wejść tam z Bożym światłem prawdy. Musisz wykonać pracę. Musisz się skonfrontować raz jeszcze z tym, co tam jest, co zastaniesz. Tam jest pleśń. Tam są robale. Tam nie jest przyjemnie. Ale ty musisz tam zejść,
zrewidować, co tam jest, usunąć, wyprowadzić na powierzchnię te wszystkie zakamarki duszy. To jest bardzo, bardzo ważne. Od tego zależy, co my zrobimy dalej. Więc raz jeszcze mamy tą możliwość, aby skonfrontować się samym sobą. I to jest bardzo ważne. I mówię, wielu z was nie zrobiło tej pracy. Zrobiliście ją tylko powierzchownie, po łebkach. Co bardziej śmierdziało? Co było bardziej priorytetowe? Ale nie zrobiliście pełnej pracy. I zobaczyliśmy też jako perspektywa prorocza, że zejście do piwnicy dla wielu z was to jest nawet za mało, ponieważ są jeszcze poziomy -2 i -3. Co oznacza bardzo głębokie skonfrontowanie się z prawdą. Bardzo głębokie. Niepowierzchowne. Nazywanie rzeczy po imieniu. W tym okresie czasu, w jakim jesteśmy, kluczem jest nazywanie rzeczy po imieniu. Lęk musisz nazwać lękiem. Ja już o tym mówiłam ostatnio. Kłamstwo musisz nazwać kłamstwem. Niedowiarstwo niedowiarstwem. Chciwość chciwością. Najpierw musisz się skonfrontować sam ze sobą w prawdzie. Musisz spojrzeć w to lustro prawdy. Wielu z was omija szerokim łukiem tą konfrontację. Z uwagi na co? Z uwagi na ból duszy. Ponieważ potworzyliście sobie pewne obrazy siebie, które są mrzonką, które są iluzją. I teraz konfrontacja z tą prawdą oznacza, że runie wam wasz obraz siebie wielokrotnie, ten fałszywy obraz siebie. I to jest bolesne. I wielu z was musi się z tym skonfrontować i zobaczyć, w jakim jest realnie miejscu. Ponieważ są takie osoby, którym wydaje się, że są w pewnym miejscu duchowym, w pewnym miejscu życiowym, ale realnie tam nie są. Są kilka pięterek wcześniej. Nie są tak dojrzałe, jak im się wydaje. Nie są tak ogarnięte, jak im się wydaje. To prawda ma to wszystko nam zrewidować i pokazać, ale wielu z was obawia się tego, co to będzie, ponieważ już stworzyliście sobie jakiś swój światek, jakiś obraz siebie, obraz drugiego człowieka, obraz Boga, ale teraz musi runąć wszelka mrzonka i wszelki fałsz musi zostać obnażony. I to jest sprawa bardzo, bardzo, bardzo głęboka i bardzo osobista. I każdy ma swoją piwnicę duszy do ogarnięcia. I to jest taki okres, w pewnym sensie można powiedzieć wręcz noce dla duszy. To jest pewnego rodzaju taka faza wręcz żałoby. Ty musisz zobaczyć, z czym się musisz rozstać. Musisz się pożegnać, bezpowrotnie zamknąć pewne drzwi do tego, co stare. Przeżyć pewnego rodzaju ból, przeżyć pewnego rodzaju stratę. Po to, aby zrobić miejsce na nowe. Ale musisz najpierw pozbyć się starego. Musisz to wszystko nazwać na początku. Swoje własne życie, w jakim ono jest miejscu. Musisz to zrobić sam. To jest bardzo, 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 bardzo ważne. Naprawdę, słuchajcie, nie mamy już czasu, żeby się bujać. Zobaczcie, co teraz nam wychodzi. Wychodzą do wierzchu wszystkie te brudki. Wychodzą. Zobaczcie sami po sobie. Co teraz wychodzi? Jaka kicha wychodzi z dusz? Jak jesteście wielokrotnie zdziwieni, że jesteście w tym miejscu, gdzie wydawało wam się, że jesteście bardziej ogarnięci w wierze, w poznaniu, doświadczeniu. Zgadza się? Widzicie to? Czego to jest dowodem? Że trzeba wykonać tą pracę. Nie mamy czasu na to, żeby się bujać. Nie mamy czasu na to, aby nazywać rzeczy inaczej niż w prawdzie Bożej. Musimy całkowicie zamknąć rzeczy stare. Musisz nazwać, zobaczyć, co realnie ci nie służy, co cię sprowadza w miejsce śmierci. Co cię ogranicza? Czego się boisz? Musisz to wszystko ponazywać. Musisz stanąć naprzeciwko swojego Goliata. Nie uciekaj przed nim. Wielu z was zrobiło tak, że zeszło sobie na to półpięterko, zobaczyło, co tam jest i z krzykiem zwiało, zamknęło drzwi i teraz udajecie, że tego nie ma. Do piwnicy się za często nie schodzi. Można żyć, nie korzystając z tej piwnicy, z tej przestrzeni. Ale jeżeli nie uporządkujecie, to te rzeczy nie znikną. A z roku na rok będzie coraz gorzej, będzie coraz trudniej, będzie coraz bardziej śmierdziało z waszych dusz, będziecie to czuli. Nie ukryjecie tego, słuchajcie. Teraz jest dany nam czas łaski do tego, aby dokończyć tą pracę, która nie została wykonana, bądź została ruszona tylko w sposób powierzchowny, a nie w sposób kompletny. I to jest bardzo, bardzo dobry czas. Dany nam do wykorzystania, ponieważ tak jak wspomniałam, od tego, jak wykorzystamy te ostatnie tygodnie, które nam zostały, od tego zależy, co będzie dalej z nami, z każdym z nas osobiście. Jeżeli teraz zdecydujesz się na to, żeby wejść
do tej piwnicy, skonfrontować się z tą prawdą, to z uwagi właśnie na łaskę bardzo szybko ci pójdą te prace porządkowe. Zauważ to. Ten czas, w którym jesteśmy, działa na twoją korzyść. To jest ten moment, żeby właśnie to ruszyć, że tylko powiesz, zgodzisz się z Bogiem, powiesz tak, decyduję się, to ta łaska pomoże ci o wiele szybciej załatwić te tematy, ale to jest kwestia twojej zgody z Bogiem. Po prostu. W jaki wchodzimy za chwilę czas? W czas, który nazwaliśmy owocowaniem. I to będzie czas, gdzie będzie bardzo duży nacisk na praktykę Bożego Słowa. To już nie wystarczy teoria. Nie wystarczy, że coś wiemy. Tu będzie bardzo mocno obnażone, co umiemy już, co umiemy spraktykować. To jest czas nacisku na działanie. Nie na siedzenie w ławce, tylko na działanie. Słuchajcie, teraz jest taki moment, ja bym go przypisała do soboty. Patrzcie, zazwyczaj to w sobotę sprzątamy, pierzemy, robimy zakupy, zgadza się? Sobota zazwyczaj jest takim dniem porządkowania. Ten nowy okres czasu, czyli owocowanie, będzie jak poniedziałek z rana, kiedy już zasuwamy do pracy. Już nie będzie czasu na sprzątanie, nie będzie czasu na układanie różnych rzeczy w szafkach. Łapiecie to? Od poniedziałku lecimy do roboty. W nowym czasie lecimy do roboty. Nie będzie już czasu na to, żeby się zastanawiać, zagłębiać w sobie, oglądać siebie z różnej strony. Teraz jeszcze jesteśmy, jest jeszcze trwa sobota. Jeszcze mamy czas, żeby to uporządkować. Ale za chwilę mamy poniedziałek z rana i zasuwamy do roboty. I nie będzie możliwości, nie nadgonicie tego, po prostu nie nadgonicie, nie ma takiej możliwości. Kto ma, będzie mu dodane w tym okresie czasu. Tak jak w tym okresie teraz łaski, tak jak pracowałeś z prawdą, tak jak pracowałeś z Duchem Świętym w posłuszeństwie, tak będziesz miał w kolejnym etapie duchowym. Tak jak powiedziałam, jedno jest konsekwencją drugiego. Owocowanie to będzie zbieranie długo oczekiwanego plonu, gdzie Bóg posłał słowo w okresie łaski, a ty wykorzystałeś to słowo. Bo Słowo Boże mówi w ten sposób, że On posyła słowo i co? Nie wraca puste, wykonuje pełen obrót, wykonuje pełną pracę, przynosi korzyść, przynosi owoc. I to owocowanie i ta korzyść będzie tylko dla tych, którzy wykorzystali słowo i obrócili nim. Stąd też taki nacisk na wiarę, Artur już o tym wspomniał. Bo wiara jest czynna w działaniu. Biorę słowo, praktykuję słowo, obracam słowem. Mówił też ostatnio o tym Michał. Stoję na obietnicy Bożej i wielu z was, którzy stoicie na obietnicach Bożych, będziecie w tym okresie widzieli manifesty Bożego działania. Będziecie widzieli korzyści. Długo oczekiwany plon nadejdzie, ale tylko dla tych, którzy wierzycie. Tylko dla tych, którzy teraz wykonacie pełną pracę ze swoją duszą. Wielu z was obejdzie się smakiem, niestety. Ale tylko z uwagi na to, że nie wykorzystaliście czasu. Bo to nie jest tak, że Bóg ma faworytów. Ale trzeba stworzyć środowisko duchowe, aby coś zaistniało. Po prostu. I teraz tak. Kiedy jedni z was będziecie owocować, będziecie zbierać plony w waszym życiu z uwagi na to, że wierzycie Słowu i obracacie Słowem, korzystacie z Niego jako narzędzia, to w tym czasie, kiedy jedni będziecie zbierać ten efekt i sukces w swoim życiu, w różnych obszarach, to drudzy będziecie doświadczać porażek. Kiedy jedni będą praktykować Słowo, drudzy zobaczą, że utknęli w teorii. Kiedy jedni będą rozwijać się w wierze, drudzy nagle zobaczą, że nie wierzą. W tym czasie duchowym zostanie to obnażone, różnice, ponieważ za każdym razem, w każdym duchowym czasie jest wyswobodzany sąd, jest pokazane dane zjawisko duchowe z dwóch stron, tej pozytywnej i negatywnej. Więc kiedy mówimy o praktyce, to mówimy też o teorii. Kiedy mówimy o obfitości, to mówimy też o braku owocu. Kiedy mówimy o sukcesie, to z drugiej strony też będzie bardzo mocno obnażana wszelka porażka.
Więc nie może być na takiej zasadzie, że wow, w ogóle będzie czas owocowania, super, osiągnę sukces. Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy to dotyczy ciebie. Chcę, żebyście byli tego świadomi, że to nie jest na takiej zasadzie, że to, co się dzieje, jest niezależne od nas. To my tworzymy warunki do zaistnienia. Po prostu. Więc to, co zasiałeś w swoim życiu do tej pory, w okresie owocowania zbierzesz plon. I teraz uwaga. Niektórzy z was zbierzecie owoc ku życiu, ale niektórzy ku śmierci. To, co sam wyprodukowałeś w swoim życiu, zbierzesz tego efekt. Co do tej pory mówiłeś? Co do tej pory robiłeś? Jak pracowałeś ze słowem? Za chwilę wyjdzie ci w praniu. Za te kilka tygodni będziesz już to widział. Dlatego jest taki moment teraz. Potrzebujesz, szybko zmieniaj myślenie. Szybko zmieniaj w ogóle sposób postępowania, sposób mówienia. Za chwilę dosięgną cię konsekwencje. Artur o tym mówił. Za chwilę będą ofiary. Będą za chwilę ofiary. Ofiary tego, że nie praktykowali, nie brali słowa na poważnie. Musisz stworzyć grunt pod sukces, bo inaczej nie osiągniesz sukcesu w tym okresie czasu. Sukces w tym okresie czasu będzie tylko dla tych, którzy wytrwali, pracowali z prawdą Bożą. Tylko i wyłącznie. Tak jak wspomniałam, dla większości będzie to czas obnażenia braku sukcesu. To jest teraz ten ostatni moment. Błagam, zróbcie naprawdę rewizję swoich dusz i zróbcie porządek, bo to nie są już przelewki. Nie są już przelewki, naprawdę. To będzie okres czasu, gdzie bardzo duży będzie nacisk kładziony na pracę i na działanie. Patrzcie, czas łaski. Ja ostatnio pisałam taki pościg. Pisałam o łasce pracującej. O co tu będzie chodziło? Będzie chodziło o to, że to wszystko, co już do tej pory, czego się dowiedziałeś, cała twoja wiedza teoretyczna, którą zdobyłeś, wszystko, czego doświadczyłeś, co poznałeś osobiście w temacie Boga łaski, będziesz musiał to kombo wykorzystać w nowym czasie. Czyli praktykować wiedzę, którą masz, wierząc w łaskę, o której się teraz dowiadywałeś i smakowałeś osobiście w swoim życiu. Musisz to połączyć, łaskę, z pracą. Jeżeli nie będziesz korzystał z łaski, zajedziesz się. Bo to będzie okres bardzo wzmożonej pracy, szeroko pojętej pracy, zawodowej, w służbie, w różnych obszarach życia, każdy z was osobiście. Ale to będzie czas pracy, a nie odpoczynku. To będzie czas działania, a nie siedzenia w ławce. I nie dacie rady. Dla niektórych z was ten czas będzie się poszerzał. Na takiej zasadzie wszyscy mamy 24 godziny na dobę, ale ci z was, którzy zdecydujecie się na to, aby pracować z prawdą, aby ją praktykować, aby przykładać tą miarę do różnych dziedzin swojego życia, aby traktować tą prawdę jako narzędzie, to ten czas będzie się dla was w pewnym sensie rozciągał. W jaki sposób? Oczywiście nienaturalnie, ale chodzi o to, że na przykład jakieś zadanie, które wam zabierało kilka godzin, będziecie w stanie zrealizować szybciej. Coś, co wymagało bardzo długiego okresu przygotowania, pójdzie wam szybciej, z uwagi też na łaskę. Będą wam się otwierały pewne takie dodatkowe drzwi, nazwijmy to w ten sposób, że szybciej coś przejdziecie. Ale ci z was, którzy się na to nie zdecydują, będziecie okradani z czasu. Z czasu, który został dla nas przygotowany do działania. Będziecie okradani z czasu poprzez pewne sytuacje, pewne relacje. Będą wam zabierały czas, a w związku z tym też pozbawiały pewnej energii, która została co przygotowana pod działanie. Tak to będzie wyglądało, więc zarządzanie czasem będzie kluczowe. To będzie bardzo ważne. Jak ustawisz priorytety, co będzie na pierwszym miejscu, to będzie miało znaczenie. Naprawdę. Przed wieloma z was jest taka nowa droga, szybsza droga. I ona nie jest już dla tych, którzy się boją. Stąd jest ta potrzeba. Jeżeli teraz się boisz, musisz wykonać pracę. Ta nowa, szybsza droga jest tylko dla odważnych. Tylko dla tych, którzy nie będą myśleć w sposób szablonowy. Tylko dla tych, którzy będą wierzyć słowu bardziej niż temu, co widzą oczy. Tylko dla tych. Inni obejdą się smakiem. Wielu będzie doświadczać realizacji, tak jak wspomniałem, obietnic Bożych, spełnienia swoich marzeń i planów.
Dalej. To jest też czas nowej jakości. I z tej jakości będzie wychodziła ilość, nie na odwrót. Dlatego teraz zrewiduj, ile masz. Pozbądź się tego, co nie służy. Nieważne, ile nagromadziłeś, istotne jest to, jaka jest jakość tego, jaka jest tego wartość. Tylko rzeczy jakościowe i wartościowe mają znaczenie. I one będą kluczowe w nowym sezonie. Bo wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju. Więc jeżeli postawisz na jakość, to jakość będzie mnożyła jakość. Nie na odwrót. I ta jakość będzie wykuwała się też poprzez działanie. Więc zobaczcie, że jest bardzo duży nacisk na to, aby cały czas działać. Działać z tą prawdą w pierwszej kolejności. Czyli nie inaczej jak przez wiarę. W tym okresie czasu bardzo ważne będzie to, co robisz, a nie mówisz. Łatwo się mówi pewne rzeczy. Papier przyjmie też wszystko, nieraz Agata o tym mówi. W tym nowym czasie, czasie owocowania, istotne będzie to, jaki masz owoc. Pokaż, jaki masz owoc swojego życia. To będzie kluczowe. Nie to, co mówisz. Nie o jakich sukcesach mówisz, opowiadasz. Nie o tym, jak wierzysz. Pokaż mi, jak wierzysz. Pokaż mi swój sukces. To będzie bardzo ważne. Dlatego to będzie coś takiego, że będziemy pozbawiani tej mrzonki, tej iluzji o nas samych, o naszym życiu. To też będzie czas wzmożonej edukacji. To nie jest czas, żeby spoczywać na laurach. To jest czas, żeby pomnażać, żeby działać, żeby korzystać z tego, co już wiemy, co już mamy, aby się tym karmić, aby też to przekazywać innym ludziom, tak jak na przykład Ania dzisiaj mówiła. Czegoś się dowiedziała i chce dalej tą wiedzę przekazać, tak, aby inne osoby też dziś się rozwinęły. To jest bardzo, bardzo ważne. Ten czas łaski teraz jeszcze, to jest czas przygotowań pod ten nowy okres, który za chwilę wchodzimy. Musisz nauczyć się praktycznie wykorzystywać łaskę. Bo to będzie czas naprawdę dużego tempa i wielu, wielu zmian. Czas postępu, innowacji i twórczości. Dlatego bardzo ważne jest to, abyś był odważny i abyś miał otwarte oczy na przyszłość. Twoje oczy muszą być skierowane na cel. Patrzcie, o czym ostatnio mówiłam, jak mówiłam do was takie poselstwo, że musimy się pozbyć przeszłości, zamknąć przeszłość, ponieważ przeszłość nie pozwala nam patrzeć w przyszłość. Prawda? W nowym czasie bardzo istotne jest to, aby patrzeć odważnie w przyszłość, aby mieć cały czas oczy skierowane na cel. Cel wiary. Bez tego nie ma opcji. Kiedy będziesz pracować, szybko zobaczysz efekt swojej pracy. Szybko zobaczysz sukces i twoje wysiłki zostaną docenione i zauważone. To oznacza też bardzo szybki wzrost duchowy dla wielu z was. Tak jak wspomniałam, ta energia życiowa musi być skierowana w stronę działania. Nie rozważania, nie teorii, nie zapadania się w sobie. Tylko ruszam z tym, co dzisiaj wiem, z tym, czego się dowiedziałem. Dzisiaj idę w świat, idę w ogóle do ludzi. Korzystam z tego w swoim własnym życiu. Kto wykorzysta czas łaski do końca i kto słucha uważnie tego, co mówimy, będzie prowadzony po więcej. Będzie kierowany w takie miejsce jeszcze większej obfitości i zaopatrzenia. Owoc jest wielki, ale musisz wziąć ziemię w posiadanie. I to jest na takiej zasadzie, jak było ze zwiadowcami w Kanaanie. Zobaczyli, że owoc jest bardzo wielki, ale tylko ci, którzy się nie bali, mogli faktycznie sięgnąć po ten owoc. On mógł zaistnieć w życiu tych ludzi. Więc jeżeli będziesz się bał, nie pójdziesz po ten owoc i nie zdobędziesz tej ziemi, nie pójdziesz po swój własny sukces. Stąd teraz zauważcie, jak bardzo jest ważne to, żeby wyeliminować lęk, bo on nie umożliwi, on cię zblokuje. Nie będziesz mógł skorzystać w pełni z tego czasu, tak jak wspomniałam. Bardzo istotna będzie odwaga, determinacja, zaangażowanie i branie odpowiedzialności. Będzie przed nami bardzo dużo pracy różnego rzędu,
ale to się opłaci. I musicie w ogóle na to patrzeć, na cel. I musicie pamiętać o tym, tak jak mówi słowo w 1 Koryntian, że to łaska pracowała daleko więcej. Nie chodzi o moje uczynki, ale o to, że ja korzystam w sposób praktyczny z tej łaski. Wierzę w Boga łaski, wierzę, że mam przychylność, wierzę w siebie, w to, że mam zdolności Boże. Dlatego co? Idę po więcej w swoim własnym życiu. I to naprawdę będzie bardzo, bardzo ważne dla nas, słuchajcie. Więc takie tutaj daję wam po prostu taki wstęp, żebyście zrewidowali, w jakim wy jesteście aktualnie miejscu w swoich duszach, abyście tam, gdzie jest potrzebne wykonanie pracy, abyście tą pracę wykonali, bo mówię, przed nami naprawdę fantastyczny czas. Ale nie będzie dostępny w takiej samej formule dla wszystkich. A chodzi nam o to, żebyśmy maksymalnie wykorzystali ten czas, abyśmy poszli po więcej, indywidualnie i też jako Kościół, jako zespół, więc proszę, weźcie to słowo na poważnie. Dzięki bardzo.